co, raz jedna, raz druga. Jak żeśmy im dali to, co nam zostało, wiecie, w portfelu, to jeszcze byli niezadowoleni, że czemu tak mało. No to ktoś poczęstował się bułką. Zjadłeś bułkę? Przyznaj się. I mówi, gdzie jest wiza. Czasem te przepisy tutaj są takie niezrozumiałe. Widzicie, tutaj jest rondo, gdzie on, teraz widzicie, przepuścił pod prąd. I my jak żeśmy podjeżdżali, to nie mogliśmy się połapać, o co chodzi, jak to ludzie jadą pod prąd rondem. A tutaj widać, jest jakiś tam głównodowodzący i tam macha i tak dziwnie kierują tutaj ruchem. Znowu jedziemy jakąś trasą turystyczną. Ja ci powiem, mieć większe auto, to masz problem w cholera. No, ciężko, ciężko. Teraz będziemy się włączać do tej głównej drogi, co tam nam policjant nie pozwolił jechać. Ciekawe, nie wiem z jakiego powodu, mam nadzieję, że jakiegoś mądrego. Trochę tutaj jakieś zamieszanie jest. No, wiecie co, kurczę, zawsze jak się człowiek spieszy, nie, to coś tam wyskakuje. No i niestety, kurczę, znowu mamy problem z tą rurą tutaj, która tam doprowadza do tego, jak to się nazywa, już teraz zapomniałam znowu. No ten cooling, tam intercooler, o, tak to się nazywa. I teraz już żeśmy rozkminili, że zawsze jak się auto przegrzeje, czyli jak dłużej jedziemy, no to wtedy tam się to rozgrzewa, nie wiem, poluzowuje i to strzela do cholery jasnej. I tak co kilka kilometrów trzeba się zatrzymać, włożyć tą rurę z powrotem i znowu jechać i znowu ona wylatuje i znowu trzeba się zatrzymać i kurna, a chcemy dzisiaj przekroczyć tą granicę, nie? I nawigacja nam pokazuje, że dojedziemy na granicę w tej chwili 20:40. A z tego co wiemy, to granica jest otwarta tylko do 6, a tam wszystko tyle trwa, to ja nie wiem jak to będzie. Co, raz jedna, raz druga? Tak, teraz inna. O cholera. No trochę nam tu spierdolił, no co tu dużo gadać. Gdyby to zrobił lepiej, to by tu się tak to nie robiło. Strasznie męcząca ta jazda, po prostu cały dzień jedziemy. No jesteśmy już w St. Louis, to jest takie ostatnie miasto przed granicą i zatankujemy tam, wydamy te ostatnie pieniądze i mamy nadzieję, a wszystko dobrze. I mamy nadzieję, że po prostu uda nam się dzisiaj przekroczyć tę granicę. W tą stronę to była nasza najgorsza granica, tak więc trochę jesteśmy
Tak wiecie, no. No ale zobaczymy, może nie będzie tak źle w drugą stronę i też właśnie teraz objęliśmy taką strategię, żeby jechać na koniec dnia, tak jakby jak oni zamykają, a nie na początek dnia, jak zawsze żeśmy jechali, zawsze woleliśmy przed granicą przenocować, żeby po prostu jakby na spokojnie na drugi dzień przekraczać granicę. A żeśmy właśnie wywnioskowali, że może jak oni są tacy bardziej, wiecie, już tam chcą iść do domu czy coś, to może tak przepchną nas trochę szybciej. No, zobaczymy. Nabrać wodę, jeżeli nam pozwolą. Matko, Tobi się przestraszył? No niestety, w tym miejscu musieliśmy zapłacić za tą wodę. Tam się upominali strasznie. No widać, że już blisko granicy jesteśmy, bo chłopaki, kurczę, wszyscy powystawiali ręce i jak żeśmy im dali to, co nam zostało, wiecie, w portfelu, to jeszcze byli niezadowoleni, że czemu tak mało. Uff. A znowu mieliśmy kontrolę policji, słuchajcie, to jest takie irytujące po prostu. Te kontrole są od czapy po prostu, od niczego. Niczego, they're looking for money. No ja wiem, że oni szukają pieniędzy. Oni po prostu chcą się do czegoś przyczepić. Tu chyba jest chleb, se kupisz. Tak wyglądało na to. Niedźwiedź by chciał jeszcze sobie kupić chlebek, bo on bez chleba nie może. Ja to tam nie potrzebuję. Znaczy jak jest, no to zjem, ale właśnie wolę, żeby nie było, żeby nie jeść. Kurczę, pieski już potrzebują przerwę. Musimy też do tej granicy po prostu jechać i takie jakieś dodatkowe przystanki, jak te, co zatrzymują nas policjanci, to jest bardzo irytujące, wiecie. Och, normalnie walka o minuty. No, zobaczymy. Któryś raz z rzędu spotkaliśmy się z tym, że policjant mówi: nie mówicie po francusku big, znaczy właśnie nie powiedzą big problem, tylko problem, i że to problem w Senegalu, problem, i już czekają, co ty zrobisz. No tak, już wysypuje się z pieniędzy, bo nie mówię po francusku, to jest twój problem. Jak ty nie mówisz po angielsku jako policjant, to powinieneś być komunikatywny, nie? Tak wychodzimy z takiego założenia. I w ogóle nigdzie przecież nie ma takiego przepisu w żadnym kraju, gdzie trzeba by było, musisz mówić w tym języku. Jeszcze szybciutkie siku break, tak, Tobi? Tak? Chodź, wszyscy idziemy w krzaki. Już mamy opanowane do perfekcji. Tak więc, bo tam na granicy nigdy nie wiadomo, ile się zejdzie. Tak więc trzeba pieski wszystkie wypuścić. Ale tak szybko, szybko, bo szkoda czasu. Cholera, jeszcze na koniec, żeśmy źle pojechali. Matko, jakie wysypisko. Mleko prosto od krowy, nie? No, tutaj jest szlaban, musisz podjechać. Oj, to tylko kozy na granicy, Bela. O, ci się modlą, to nie wiem, czy nam sprzedadzą bilety. A jeżeli chodzi o paszporty i podbicie karnetu, to muszę wam powiedzieć, że było bezboleśnie. Nikt się nic nie czepiał, nic nie chciał, żadnych pieniędzy. Wiedzieli, co mają robić nagle. Nagle wszyscy wiedzą, co mają robić. Tak więc można. Tak więc jak najbardziej taka strategia przyjeżdżania na granicę przed samym zamknięciem sprawdza się. No ale żebyśmy zdążyli teraz jeszcze załatwić wszystko po stronie Mauretanii.
trakcie, gdy my poszliśmy stemplować paszporty, no to ktoś poczęstował się bułką i w ogóle było 7 bułek, a zostało 4,5. Kto zjadł bułkę? Tobi, zjadłeś bułkę? Przyznaj się. Afri, Bella, kto pierdzielił bułki? Te, co niedźwiedź kupił, słuchajcie, to się poczęstowali w trakcie, gdy my byliśmy stemplować paszporty. No tak, dobra była bułka i było 7 bułek i zostały 4,5. O, niedźwiedź się wkurzył, przyszedł drugi raz po pieniądze, to znaczy, że nie chcą nas puścić. Ale jacy głęboko wierzący, nie? No tak, jak tak grzeszą, no to muszą się modlić, żeby do piekła nie poszli. No nie wiem, chciał 4 albo 10 dolarów, albo 10 euro. Mi się wydaje, że my wtedy też zapłaciliśmy 10, że chciał po 10, że chciał 20 najpierw, że po 10 od osoby, a potem... Zbliżamy teraz do granicy, widzę, że już nerwy wszystkim nam puszczają. No i nasz misterny plan chyba spali na panewce. Jesteśmy na granicy, tak wygląda granica. I tutaj w tych budynkach po prawej stronie no są tam te różne wszystkie, co tam trzeba załatwić. No i wchodzimy do tego pierwszego tutaj budynku. Dajemy paszporty, fajnie, bo nikogo nie ma, nie? Więc tego, on taki znudzony, już widać, że już tam się zmęczył dzisiaj, nie? Tam przewertował te kartki i już się prawie wziął za stempel i mówi, gdzie jest wiza. No i my mówimy, że nie mamy tej wizy, bo właśnie chcieliśmy ją na granicy, nie? Bo poprzednio żeśmy robili w ambasadzie, ale można też na granicy, to kosztuje tyle samo, to po co sobie tyłek zawracać, nie? No i chcieliśmy teraz na granicy. I on mówi, a to okej, wezmę was, znaczy wezmę, no, pokazał nam, żeby iść tam gdzieś do innego pokoju, żeśmy poszli, a tam drzwi zamknięte. I on mówi, ja tu pokazuję, do toalety poszedł. I faktycznie ktoś tam był w toalecie, jakiś mężczyzna. No to czekamy, aż ten mężczyzna wyjdzie. Wreszcie ten mężczyzna wyszedł, ale to nie ten. No więc dalej czekamy. No i po tym już długim czekaniu, żeśmy wyszli przed ten budynek, nie? Tam już te wszyscy siedzą, bo wszyscy już praktycznie skończyli pracę, nie wiem, o której oni tu zamykają, idą do domu. Ale siedzą i czekają, nic nie robią. I on mówi, no nie ma tego gościa, no nie ma, no. No musicie czekać, no i tak czekamy. Ale to ja nie wiem, to w ogóle nie wygląda na to, żeby on miał zamiar wrócić. Więc ja nie wiem w ogóle to, o co chodzi, nie? A już nie mówiąc o tych wszystkich, którzy się tutaj plączą, tylu ich jest i nie wiadomo co. Bo ten gościu to też ma być po cywilnemu, nie? Ten co wizy pisze. Więc ja nie wiem. No i czekamy. O, widzę, że community in charge nas też nie ominie. No. Zaraz poopowiadam, co tam się działo, ale po prostu jesteśmy już... nawet nie chce mi się gadać. Wjedź prosto, kurwa, nigdzie się nie zatrzymał. Dupie po mnie. Jedź, nie patrz, że on nam sobie coś macha. Jedź, my mamy wszystkie pieczonki w dupie, niech nas ugryzą. Będziesz się z nim kłócił, staniesz, to będziesz się musiał z nim kłócić. Już wystarczająco drogo nas to kosztowało. O, tutaj żeśmy znaleźli taką fajną polankę i tutaj sobie przenocujemy. No to przespaliśmy tą noc tutaj. No tak wygląda ten park narodowy. A pozostawię to bez komentarza. Tam przed nami na horyzoncie
jest takie rozlewisko, które szumnie nazywane jest jeziorem. Całe te tereny generalnie są terenami podmokłymi, więc trzeba uważać, kiedy się tutaj wjeżdża. Teraz jest pora sucha, więc bez problemu można tutaj wjechać. Natomiast faktycznie w porze deszczowej cały ten teren jest zalany. W ogóle ta droga nawet do granicy często bywa nieprzejezdna, więc trzeba po prostu sprawdzać. O proszę, młodzież tutaj szaleje. Oj, Tobi! Fajne te dzieci. Tak, dzień dobry. Wszyscy się wyspali chyba. No może poza maluszkiem. Mała mi strasznie tej nocy piszczała, naprawdę, no. Tak długo piszczała. Ona strasznie chciałaby być ze mną. I nie bardzo była zadowolona, że zostaje na dole i w ogóle po prostu, wiecie, było ciepło, więc żeśmy ich tak zostawili po prostu na zewnątrz. Ale ona nie była szczęśliwa i nie mogła sobie znaleźć miejsca. No i w końcu wstałam i zrobiłam jej budkę z tego ręcznika, czyli tutaj, gdzie mamy stół normalnie, tak, to jest nasz stół. Zawiesiłam ten ręcznik, co przedtem dawaliśmy na krzesła. I wiecie co? I ona od razu poszła spać, bo to wtedy tworzy się tam taka fajna budka, o. I jest tam jej przytulnie i po prostu przykryłam ją jeszcze kocykiem i poszła sobie spać. Tak więc musimy zawsze jednak robić taką budkę. Bela. No, muszę wam powiedzieć, że wczoraj na tej granicy ja już po prostu nawet nie miałam sił opowiadać, wiecie. No więc generalnie tak, no przejechaliśmy tą granicę i dało się załatwić, ale to jest po prostu taka męka, gdzie to strasznie jest. No, a sumując listę strat, to wyszło tak, że ten gościu jak przyszedł, ten co wizy wypisuje, szlak wie, gdzie on był i co on robił, nieważne. Dobrze, że przyszedł i po prostu nie musieliśmy tam nocować. A przyszedł i on nawet był taki sympatyczny. No i on napisał nam, ile to kosztuje i to kosztowało 2400 tych mauretańskich rupii. I to była dobra cena, taka normalna, bo jak żeśmy to porównali do tego, co my płaciliśmy w ambasadzie, to mniej więcej tyle samo wyszło. Z tym, że on nie chciał przyjąć dolarów. My żeśmy tam wtedy płacili w banku i to nam wyszło jakieś za dwie osoby 120 dolarów. Natomiast tutaj ten gościu, który tam na granicy wymieniał pieniądze, no to wyszło nam 170, czyli 50 dolarów byliśmy w plecy. No ale to trudno, nie? No pal 6, dobra, wizy mamy, tam pieczątki, wszystko dostaliśmy bardzo szybko i przeszliśmy dalej. No ale tam szlaban, kurwa, te ich szlabany, nie? No więc dobra, ale nikt nie chciał pieniędzy, tylko nam pokazali, że tam mamy iść do innego gościa. Poszliśmy do innego gościa, a on nam mówi, że 400 trzeba zapłacić. Ale co, gdzie, za co i dlaczego? No i on nam od razu był bardzo, bardzo agresywny. Od razu, po prostu jak my żeśmy się tylko spytali, dlaczego i o co chodzi, że i on mówi tu taki passavant, bo oni tak to nazywają, czyli takie pozwolenie na przejazd. Tutaj w Mauretanii nie obowiązuje karnet. Ten karnet de passage, który my mamy. No ale my żeśmy jechali w tą stronę i my naprawdę za nic żeśmy nie płacili, bo ja bym pamiętała, jakby trzeba było za coś płacić.
I on mówi, na pewno dostaliście taki pasawant, jak żeście wjeżdżali. To ja mówię do niego, no to mi pokaż. I bo on mi nawet pokazał taki folder z tymi wszystkimi nazbieranymi, tymi od innych ludzi, tymi pasawantami, tak, tymi dokumentami. Ja mówię, to pokaż mi mój. Ja mówię, ja ci sprawdzę w paszporcie pieczątkę, kiedy ja wjechałam i pokaż mi mój. Ale nawet, wiecie, tak sobie myślę, że jak mi znajdzie, to i tak jak ja mu udowodnię, że my żeśmy za to nie płacili. Ale ja naprawdę sobie nie przypominam czegoś takiego. No może, no nie wiem, no nie dam sobie rękę uciąć, ale na 100% żeśmy nie płacili za nic takiego, tak? Więc nawet jak nam taki papier dali, co nie pamiętam, to my żeśmy za niego nie płacili. No i on zaczął po tych tam folderach szukać, oczywiście kurwa nie mógł znaleźć. No ale był, tak jak mówię, bardzo niesympatyczny, agresywny, cały czas się do nas rzucał i... No i że on chce te 400. No i co? No i znowu nie przyjmie, on w dolarach nie przyjmuje, bo my byśmy wiedzieli po prostu, jakby 100 tych rupii mauretańskich, to jest trochę ponad 2 dolary, nie? Tak więc trzeba by było mu dać, no powiedzmy, 9 dolarów za to. No i zgadnijcie, za ile jest wymiana, nie? Więc my żeśmy musieli wymienić 20 dolarów, żeby te 400 pieprzonych rupii dostać, nie? Czyli to jest 2 razy tyle z nawiązką. No, tak więc niedźwiedź był po prostu tak wkurzony. A wiecie, my żeśmy nie wymieniali tych pieniędzy. Pewnie byśmy mogli wymienić tam wcześniej, ale nie wiesz dokładnie, ile ci tych pieniędzy trzeba. A my przez Mauretanię chcemy tylko przejechać, nie? I to po prostu, kurwa, ciągle nigdy nie wiesz, nie? Czy oni będą chcieli takie, czy na tej granicy, czy będą chcieli właśnie te senegalskie pieniądze. Tam akurat tym razem na tej senegalskiej granicy poszło lekko i nic nie chcieli, żadnych opłat. No i tutaj chcieli, ale generalnie ta Mauretania jest najgorsza, jakby każdy to powtarza, że właśnie ta granica jest bardzo, bardzo taka skorumpowana, bo to są 2 przejścia graniczne, podobno to jest lepsze. I nie wiem, no aż bardzo jestem ciekawa, jak będziemy przekraczać właśnie granicę Mauretania do Maroko, jak tam będzie na granicy. No nieważne. Teraz już jesteśmy spakowani i po prostu jedziemy. Jedziemy dalej. Oby już się stąd wydostać, tyle wam powiem. Tobi, zjadłeś bułkę? Przyznaj się. Afri? Bela? Kto pierdzielił bułki? No, wtedy też żeśmy zapłacili 10 dolarów. Nie, wtedy dałem 5. Nie. Ta kurwa żyga. Kurwa obrzarła się. Tak się obżarła, pewnie, że normalnie żyga do cholery jasnej.